Ustawa dezubekizacyjna. Ostre słowa Lichockiej i Joanna Lichocka. Będziemy konsekwentnie bronić ustawy dezubekizacyjnej. Będziemy konsekwentnie bronić ustawy dezubekizacyjnej. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzy się w niej żadnych niezgodności, podkreśliła we wtorek 6 października posłanka PiS Joanna Lichocka. Trybunał Konstytucyjny ma we wtorek kontynuować w pełnym składzie badanie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, które zakładają obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. Dotychczas Trybunał dwukrotnie zajmował się tymi przepisami. W połowie lipca TK rozpoczął rozpatrywanie wniosku Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie tych regulacji, zaś w połowie sierpnia przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego odpowiadali na pytania sędziów TK. Wtorkowa rozprawa będzie trzecią w sprawie wniosku stołecznego SO. Taka nagroda im się nie należy. Joanna Lichocka zapowiedziała w Polskim Radiu 24, że PiS będzie konsekwentnie bronić ustawy dezubekizacyjnej. Wyraziła nadzieję, że TK nie dopatrzy się w niej żadnych niezgodności z konstytucją. Przypomnę, że PiS przeprowadziło ustawę, która odebrała nienależne przywileje funkcjonariuszom totalitarnego systemu, służb specjalnych. Oni mają wypłacane emerytury na średnim poziomie. Nie widzimy powodu, by za walkę z wolnościowymi aspiracjami Polaków, za prześladowanie działaczy opozycji ci ludzie byli jakoś specjalnie wynagradzani przez polskie państwo. Wręcz przeciwnie, uważamy, że taka nagroda im się nie należy, mówiła Lichocka. Niestety, środowiska postkomunistyczne mają bardzo silne wpływy zarówno w mediach komercyjnych, jak i sądownictwie, dodała. Podkreśliła, że TK jest jedyną instytucją w Polsce, która może orzekać o zgodności z konstytucją. Lichocka odniosła się też do petycji autorstwa działaczy opozycji demokratycznej w PRL w sprawie poparcia ustawy dezubekizacyjnej. Działacze zwrócili się do prezes TK Julii Przyłębskiej o stwierdzenie zgodności z konstytucją wszystkich zakwestionowanych przepisów. Bardzo popieram to stanowisko, oświadczyła posłanka. Ustawa dezubekizacyjna zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i innych służb, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 rok, emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W konsekwencji obniżono renty i emerytury prawie 39 tysięcy byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. W połowie września bieżący rok, w uchwale Izby Pracy Sądu Najwyższego w kontekście obniżenia emerytur byłych funkcjonariuszy PRL orzeczono, że kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Sędziowie SN, odnosząc się do sprawy w TK, wskazali, że Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, zaś SN odpowiedział, jak rozumieć określone zapisy z ustawy i rozstrzygnięcia obu organów nie konkurują ze sobą.